Cześć, ja jestem Heviro, po drugiej stronie jest... Frono. I dzisiaj recenzujemy chapter Naruto. Chapter numer 674. Rinnegan Sasuke. O, czyli dzisiaj nie będziemy tłumaczyć. Wow. No nie będziemy. Nie da się tego przetłumaczyć, bo jest wszystko w miarę po polsku. No. Chapter się zaczyna od Madary rzucającego swoimi piorunami. Myślałem, że to korzenie na początku. Ale że pioruny wyglądają jak korzenie drzewa, co... Jakby wyrastały mu z ręki, ale to jest, no, wiesz, tam uwolnienie lin, piorunujący pazur czy coś takiego, więc wiesz. Huk wie. No. Ale Naruto ładnie to kontruje, rzucając swojego baseballa prosto w czarny pioruny. Kijek. Tak, prosto w pioruny. Uziemia tym samym pioruny. Tak, i Madara jest zaskoczony, dlaczego Sasuke się nie poruszył, nie zrobił uniku. Tak. I to lewe oko. To lewe oko! Tak, i to oczywiście, ale zauważyłeś, że Sasuke się trzyma za to oko, jak pewna postać z pewnego anime? Tak. Naruto szarżuje na Madarę z tym baseballem, którego nie wiadomo kiedy odzyskał. Chyba, że sobie może z powietrza tworzyć te kijki. No tak jak magia? Możliwe. Z tych kulek może. No ta przecież w sumie w zeszłym chapterze powiedział, że może zrobić wszystko. To widocznie kijki z powietrza też. No ta nowa robota. No. I Madara używa limbo. Tak. I po prostu to, co czym jest limbo, to jest po prostu... Tak, ale przed tym, czym jest limbo, to mi się strasznie podobał ten kadr, bo jest, że Naruto uderza w twarz Madarę tym kijem i ta technika ma jak na najwyraźniej nazwę. Uwolnienie burzy kieł światła. No, coś takiego. Jachrom. No nie, tutaj teraz wiesz, w ogóle dotknie głazu i będzie technika tworzenia głazów tutaj. Tak. Tak, ale tutaj mamy, tu powoli już mamy wyjaśnienie, czym jest limbo. Teraz Sasuke rzuca mieczem, nie trafia. Jezus Maria, co tu się nie dzieje? Tak, tak, jest drugi Madara, jakby jeden był niewystarczający. I ten Madara jest? Czarny. Cieniem. Tak. Ma odwrócone kolory niektóre. I po prostu tak, Naruto go nie widzi, Sasuke go widzi. Tak, ale Naruto go może wyczuć. Naruto go może wyczuć. Tak, i po prostu mamy drugiego Madarę, który... Ja nie mogę. Kurde. Technika, która powinna mieć proste wytłumaczenie, nie wiem... Druga, nie wiem, siła, coś takiego. Nie, mamy wytłumaczenie w postaci klona jutsu. Cieniste klon jutsu z Jetixu, tak. Yeah. Najlepsze jest to, że później na Jetixie każde klonowanie było cieniste. Nawet to zwykłe. Jak? No wiem. Cienie są najlepsze. Mm. Tak, i Madara wyczuwa połączenie pomiędzy nim a Sasuke. Już widzę fanki, wszystkie fanki yaoi i te fanfiki, które powstaną. Że po prostu... To jest dziwne, bo mamy tutaj to wytłumaczone, że ten klon może blokować. Naruto się oczywiście rzuca, że tyle przeszedł. Tutaj tyle dostał bostu. Dokładnie. I Sasuke dalej nim kieruje. A Madara dostaje orgazmu z powodu tego, jaki zajebisty jest Sasuke. I mówi to, co każdy fan Naruto wie, czyli że obitość się. Dokładnie. I mamy przebitego Madarę mieczykiem. Sasuke poprzednim razem nie trafił, ale za drugim razem już mu się udało. Tak, bo klon nie zasiłował całego. Naruto powycza czakrę od Fukaku, czyli od... Tak.
jednoogoniastego tego, co miał Gaara. Ale mi się podoba po prostu Sasuke generalnie. Madara przez cały czas milczy i jego generalnie kwestie są wypowiadane tak jakby w jego umyśle. A Sasuke co robi? Wypapluje cały plan generalnie na głos. No jak? Jak na porządny czarny charakter przystało. No. I jeszcze, i tutaj dziwne, bo Sasuke kazał Naruto celować w niego. A Sasuke się zajmie tym limbosiastym. Tak, i używa czarnego Chidori, takiego bardziej takiego, jakby to powiedzieć, rozgałęzionego niż to jego zwykle. Tak mi tak, się wydaje. Takie nabazgrane strasznie są te. Ale poczekaj, Sasuke kazał Naruto wrócić go, na niego, jego atakować, to oznacza tyle wymowy Sasuke ma. Mówię ten jego Rinnegan jako jest pierwotny, bo z tego co wychodzi, co Madara mówi, to może potrafi zaginać czasoprzestrzeń? Może i przenosić się w czasie. Przeniosą się do przeszłości. To byłoby coś. I mamy piękny kadr, w którym z obu stron Madara dostaje łomot. Od czarnego Chidori i tego piaskowego Rasengana najwyraźniej z tym z zapieczętowaniem. I co się dzieje? Okazało się wielkie trollo, jak zwykle w Naruto, gdy wszystko wydaje się było proste. I okazało się to klon. Ten cienisty klon. Tak, limbosiasty. Ja pierdolę. I teraz Madara zamienia się w strucia pędzi wiatra. Tak. Myk, myk. No. Ale nie tylko szybko biega, również operuje oczy bardzo szybko, najwyraźniej, ponieważ zabiera Kakashiemu oko i sobie wsadza. To i to tak wszystko w sekunda. I automatycznie już działa. No. Nie, to jest I mam na dole dwa małe kadry, które wyjaśniają, czego chciał Obito od Sakury, ale to chyba już było wcześniej, tak mi się wydaje, że ona chce, że on chce, żeby go zabiła. No ale nieważne. Mamy właśnie wyjaśnione, że tak, Sakura, zabij mnie. Nie mogę powstrzymać. Tak. Nie mogę powstrzymać czarnego Zetsu bardziej. Nikt nie powstrzyma czarnego. No. Później dobra, czy to było rasistowskie? Nie, to nie było rasistowskie. Dokładnie. Dobra. Zwłaszcza, że Madara też ma czarne stopy i czarne ręce teraz. Z tego, co widzę. I teraz uwaga, mamy kolejny bullshit, czyli przecięcie Madary na pół. Nie zrobi tego Naruto techniką, która przecięła całe drzewo, całe pierwotne czakry drzewo. Całe pierwotne. Ale zrobi pierwotne drzewo czakry. No. Ale zrobił to Sasuke. We Chidori. Tak. Chapter się kończy tym, że Madara się przenosi do tego wymiaru innego. Czy wyjdzie oka, które dopiero co zdobył? No, więc okej, fajnie. I nie chcę pozwolić Sakurze, żeby zabiła tego Obito. Zniszczyła Erkę. Bo to bardziej chodzi o oko chyba. Też mi się tak wydaje. Ale on miał... Czekaj. Painem był... dobra. No, bo to przecież to są oczy Paina. Ale czy Pain nie miał... Wszystkie klony zużyły te oczy. No. Te ogoniaste, kosty. No. Super. To się nazywa planowanie. Tak. I na tym się kończy chapter. Dokładnie. Gdzie widzimy Obito, który zobaczył atak z kulki chyba. Tak, czarnej kuli śmierci. To jest albo kula, albo pręt. To jest chyba kula. A nie, to jest pręt. To jest pręt, bo widzisz na okienku wyżej, w kadrze wyżej jest pokazane jak Tak, to jest rzeczywiście pręt. I tam mu się też materializuje. Pręt. Czyli mamy teraz
Czyli mam teraz fascynującą walkę pod tytułem Sakura i Obito kontra Gura Madary. No. Już widzę, walka będzie trwać całe pół sekundy. Tak. A z drugiej strony mamy Nogi i Sasuke kontra... To jest głupie. Tylko mam wrażenie, że ten rozdział jest tylko po to, żeby się poprzedłużać. Tak. Tak samo jak to całe te przygotowania do wojny. Niektóre chaptery były tak na hała przedłużeniem, tylko żeby, o jejku, jejku, żeby dłużej było. Ja chrubę. Ale on był znowu, znowu, jeżeli ktoś by nas komentował, to wiem, że byśmy dostali strasznie dużo flame'u za to, że znowu hejtujemy Naruto. Tak. No ale nie da się nie hejtować, nie. No. No już tak, w tym momencie to jest tak złe, że nie da się tego bronić. No, serio, ja bym wolał już nawet o Tokugeki pogadać, ale gdyby to miał anime i więcej chapterów, no, niż o tym. Jestem ciekaw, jakie to będzie długie. Ja mam nadzieję, że to jest do końca tego roku. Dobra, ale znowu zjeżdżamy. Z dobra. Tego. Zatem to. Jest to zły, ale nie jest tak obrażająco zły jak poprzednie. Dlatego do zobaczenia, ludzie. Trzymajcie się i oglądajcie inne nasze recenzje. Trzymajcie się, pa. Cześć.